Dzień dobry, obecny z nami jest aktualny trener GKS-u Jarachewo, Kamil Stefaniak. Dzień dobry. W tym sezonie było wiele zwrotów oraz spadków, zimnych prysznicy, bólu, krwi, jak i pięknych historii oraz wiele szczęścia. Oczekiwania na ten sezon, no nie ukrywajmy, nie były wielkie. No głównie ze względu na silne drużyny w lidze, z którymi musieliście się mierzyć. Myśli trener, że spełniliście oczekiwania kibiców, jak i swoje w tym sezonie w lidze? No tak jak powiedziałem, liga była na pewno bardzo wymagająca, bo gdzieś tam jest dużo drużyn, które mają, ja to zawsze tak mówię kolokwialnie, spadkowiczów z drużyn Warty Poznań, Lecha Poznań, czy jakichś tam mocniejszych akademii w Poznaniu, no bo wiadomo, jest to duże miasto, jest większa selekcja tych zawodników i spodziewaliśmy się, że na pewno będzie to wymagająca liga, aczkolwiek no nigdy przed sezonem nie zakładamy, że coś będzie dla nas nie do osiągnięcia i z takim założeniem podchodzimy do każdego sezonu. Co do oceny kibiców, no to pozostawiam ją im, niech oni zdecydują, czy spełniliśmy ich oczekiwania. Aczkolwiek no, nasze ambicje, jeśli chodzi o zespołu, są zawsze wyższe i zawsze mierzymy najwyżej jak się da. Wiadomo, że nie jest to takie proste, bo wszystko weryfikuje boisko. I tak też było w tym sezonie z nami, tak? Bo przy odrobinie szczęścia, szczególnie właśnie w pierwszej rundzie, mogliśmy zdobyć kilka oczek więcej, a to przełożyłoby się gdzieś tam na końcowe miejsce w tabeli. Ale no, piłka nożna taka jest i tak naprawdę do 90 minuty plus to, co doliczy sędzia, trzeba zawsze być uważnym i skoncentrowanym. Nam tego gdzieś tam zabrakło, szczególnie właśnie w pierwszej rundzie i kto wie, gdzie byśmy byli przy odrobinie szczęścia i przy tych kilku oczkach straconych w ostatnich sekundach z tamtej rundy w końcowej fazie sezonu. 8 lipca WUZ Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłosił Waszą grupę w rozgrywkach klasy okręgowej na następny sezon. Jak trener ocenia szanse w lidze oraz które drużyny mogą spowodować największe problemy w rozgrywkach? Śmialiśmy się już w szatni, że byliśmy w lidze leszczyńskiej, byliśmy w lidze poznańskiej i teraz nas wrzucili do Ligi Kaliskiej. No, nasze położenie geograficzne jest też takie, że no niestety nigdy do końca nie będziemy wiedzieli, w której lidze będziemy występować. Myśleliśmy, że po ostatnim rozlosowaniu lig, czyli minionym sezonie, który rozegraliśmy, myśleliśmy, że już te ligi zostaną ustabilizowane na jakiś czas, aczkolwiek no, losowanie pokazało, że gdzieś tam po raz kolejny jesteśmy przerzuceni. Ciężko mi ocenić, jak to będzie wyglądało. Jest tam na pewno kilka drużyn, które bardzo dobrze znamy, które gdzieś tam mają przeszłość z wyższych lig, jak Stal Pleszew, jak Spadkowicz, teraz Biały Orzeł Koźmin, jest druga drużyna trzecioligowej Pogoni, Nowe Skalmierzyce, także no, jest na pewno kilka drużyn. Jest Strażak Słupia, który chyba występował w barażach, o ile się nie mylę, także jest kilka drużyn, które na pewno będą bardzo mocne. Aczkolwiek no nie mam takiego jeszcze rozeznania względem wszystkich, także ciężko mi tutaj się na ten temat wypowiedzieć. No my, tak jak mamy założenie przed każdym meczem, po prostu każdy mecz będziemy się starali wygrać, a jak to będzie wyglądało, to pokaże czas. Od 3 sezonów zajmujecie stabilne środkowe miejsce w lidze. Czy trener myśli, że nadszedł czas, aby powalczyć o coś więcej, o górną część tabeli? Myślę, że takie oczekiwania były chyba przed poprzednim sezonem, bo wzmocniliśmy się naprawdę bardzo doświadczonymi zawodnikami. No sezon też pokazał, że no niestety przez pracę, jaką podejmują ci zawodnicy, niestety można, nie zawsze można było na nich liczyć. Także no myślę, że w tym sezonie ta drużyna przede wszystkim będzie dość mocno przebudowana, bo odeszło kilku bardzo ważnych zawodników, filarów tej drużyny. Z przyczyn właśnie między innymi zawodowych zastąpią ich prawdopodobnie młodsi zawodnicy bądź jeszcze kilku zawodników, którzy gdzieś tam są z nami w treningu i są cały czas są bacznie obserwowani. Nigdy nie składam deklaracji przed sezonem, bo zawsze sobie mówię, że pierwsza runda jest takim czasem, gdzie staramy się po prostu zdobyć jak najwięcej punktów, a po tym sezonie, po tej rundzie zdecydujemy tak naprawdę i nasze miejsce w tabeli pokaże nam, jakie będą nasze cele. Czy będziemy walczyć o coś więcej, czy po prostu będziemy musieli się skupić na tym, żeby ewentualnie walczyć o utrzymanie, czy po prostu zadowoli nas środek tabeli. Osiągnięcie finału Pucharu Polski przez GKS Jarachewo przejdzie do historii. Jego trener pamięta, co poszło nie tak? Czy ten finał potem wpłynął jakoś na drużynę? No, wspominam go bardzo dobrze, także no, przede wszystkim była to promocja dla miasteczka, jakim jest Jarachewo. No, 5 lat temu
co drugi zawodnik w tej drużynie nawet nie grał na dużym boisku i nigdy nie miał żadnego występu na pełnowymiarowych stadionach, także no, to, że gdzieś tam awansowaliśmy do finału Pucharu Polski i jak już w tym meczu jesteś i bez względu na to, z kim gdzieś tam przyjdzie ci się mierzyć, czy to zawodnicy, którzy gdzieś tam schodzili z trzeciej ligi, bo kilku takich też było, czy bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy grali w drugiej Jarocie, mimo to nadal wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie ten puchar zdobyć. Ale no niestety boisko zweryfikowało, nie był to nasz dzień, na pewno przeciwnik okazał się od nas o klasę lepszy i zasłużenie ten puchar zdobywać. Wracając do tego, jaki to był dzień, no na pewno był to tak ważny dzień gdzieś tam dla Jaraczewa, że zaangażowanych było w to no, masę osób, tak? Masę osób, ludzi, którzy pracują w zarządzie, nawet gdzieś tam osób, które na co dzień może nie pracują w klubie albo nie mają żadnej funkcji, ale którzy chcieli po prostu pomóc i w organizacji tego meczu, bo wiedzieli, jak ważne jest to wydarzenie w naszej małej miejscowości. Także bardzo się z tego powodu cieszymy i oczywiście chcielibyśmy, żeby taki mecz jeszcze raz mogli rozegrać na naszym stadionie i żebyśmy mogli w nim wystąpić jako główni bohaterowie. Odejście Walczaka, kontuzja Małeckiego oraz brak Sebastiana Bacha to duże osłabienie środka pola w drugiej części sezonu. Czy miało to wpływ na waszą grę? Środek pola to najsłabszy punkt w tamtym momencie, mimo zabrania na barki świetnego w tym sezonie Patryka Rzepki. Tak, myślę, że ma to podłoże przede wszystkim bardziej takiego doświadczenia, którego gdzieś tam no właśnie z odejściem czy Piotrka Walczaka, czy kontuzji Sebastiana, który no w owym czasie był w wyśmienitej formie, gdy złapał tą kontuzję w półfinale Pucharu Polski ze Starą Pleszew i od tego momentu tak naprawdę on już walczył do samego meczu finałowego o to, żeby w ogóle w tym meczu wystąpić. I wystąpił z kontuzją, także chwała mu za to, zacisnął zęby i jeszcze popisał się fenomenalną bramką, którą prawdopodobnie zapamięta do końca życia. Zresztą tak samo wszyscy ludzie w Jaraczewie. Tak samo wyglądała walka Dariusza Małeckiego, który ze względu właśnie na historię, którą tak naprawdę on tworzy w tym klubie, bo jest tutaj inaczej. Był w tym klubie zanim on jeszcze istniał, także na pewno bardzo, bardzo żałuję, że Darek nie mógł w tym meczu wystąpić jako trener, bo jego doświadczenie by nam też bardzo pomogło. A to się też później przełożyło właśnie na ostatnie te kolejki, które gdzieś tam mieliśmy do rozegrania po tym meczu finałowym, bo nie dosyć, że gdzieś tam troszeczkę psychicznie chłopacy na pewno byli podłamani, no to jeszcze gdzieś ta niedyspozycja tych chłopaków bardzo istotnych spowodowała, że gdzieś tam ta końcówka tej rundy była dość przeciętna, że tak powiem. Po zimie przygotowaliśmy się ponownie, tak jak to mamy w zwyczaju, w okresie przygotowawczym zimowym dość dużo pracy wykonaliśmy. I paradoks jest taki, że mimo niedyspozycji Piotrka Walczaka, w sensie odejścia Piotra Walczaka i Sebastiana Wacha, który już wtedy przeprowadził się do Poznania i wiedział, że będzie z nami tylko na meczach, które będą w okolicy Poznania i będzie mógł do niej osobiście dojechać, czy ewentualnie jakieś pojedyncze spotkania wybrane u nas, gdy nie będzie mu się pokrywał termin z pracą. Spowodowaliśmy, że zdobyliśmy 3 punkty więcej względem tamtej rundy. Mało tego, zdobyliśmy więcej bramek względem tamtej rundy i straciliśmy mniej. To też wiele mówi na tym, jak bardzo postawiliśmy na zespół i jak bardzo postawiliśmy na to, żeby każdy realizował swoje założenia, jakie ma na danej pozycji i się z nich po prostu starał jak najlepiej wywiązywać. Więc grzechem byłoby, gdybym powiedział, że ta druga runda była gorsza, no bo same liczby mówią, że była ona lepsza. Na pewno miało to podłoże takie, że też no, fenomenalną formę miał Patryk Rzepka i Przemek Rzepka, którzy gdzieś tam razem chyba strzelili bodajże 22 bramki w przebiegu całego sezonu, czy 20 nawet więcej. Także no, oboje gdzieś tam ten zespół na pewno ciągnęli ku górze. I myślę, że w dużej mierze dzięki tej dwójce i zaangażowaniu przede wszystkim pozostałych zawodników, którzy wcześniej mogli się czuć troszeczkę poszkodowani, sprawiliśmy, że mimo właśnie takich dość znacznych osłabień potrafiliśmy zrobić lepszy wynik, no bo tak to można nazwać. Ze względu na te braki kadrowe, to trener musiał eksperymentować na tej pozycji numer 6 z Wielińskim oraz Tomczakiem. No, potrzeba matką wynalazków, jak to się mówi.
Aczkolwiek, no, jakbym powiedział w kontekście Karola Tomczaka, że jest to eksperymentowanie, to pewnie bym troszeczkę przesadził, bo Karol jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem i kto śledzi GKS i można powiedzieć tą drugą część historii GKS-u, odkąd powstała od 5 lat, no to dobrze, doskonale każdy wie, że Karol jeszcze nie grał tylko na bramce i to w zasadzie chyba tylko tyle, bo na każdej innej pozycji już występował i zawsze prezentował bardzo solidny poziom. Na pewno gdzieś tam swoim doświadczeniem i inteligencją boiskową sprawia, że nie ma dla niego różnicy, na jakiej pozycji występuje. Także no tutaj nie mogę w tym kontekście Karola powiedzieć, że gdzieś tam był to eksperyment, bo Karol już na tej pozycji występował i radził sobie bardzo dobrze. Co do Kacpra Wielińskiego, owszem, był to pomysł, który urodził się tak naprawdę z dnia na dzień po analizie warunków fizycznych, jakie ma Kacper, a ma wyśmienite jak na gdzieś tam klasę okręgową. Przy jego wydolności i przy jego waleczności postanowiłem, że spróbujemy już w sparingach, żeby Kacper spróbował kilka razy zagrać na pozycji numer 6. Naprawdę można powiedzieć, że pokazał się naprawdę ze świetnej strony, bo nikt z nas nie oczekiwał od niego, że będzie zawodnikiem, który zostanie wrzucony na głęboką wodę i nagle będziemy liczyli na niego, że on będzie wiodącą postacią, ale naprawdę wywiązywał się ze swoich zadań bardzo dobrze i no nie bez przyczyny to też można było na niego liczyć w meczach ligowych i o punkty. Czy ze względu na odejście takich zawodników jak Walczak, Wach, prawdopodobnie Patryk, w następnym sezonie zobaczymy jakieś wzmocnienie na pozycji środkowego pomocnika. Czy jest szansa, że Patryk zostanie w naszej drużynie na następny sezon? Na pewno Sebastian Wach i Piotr Walczak to już są tematy zamknięte, że tak powiem, na dzień dzisiejszy oboje ze względu na pracę. Po prostu Piotrek nie może trenować, bo nie ma na to czasu, mimo dużej, że tak powiem, miłości do piłki nożnej. Sebastian również z żalem odchodzi, ale no wiadomo, nie po to tyle lat studiował, żeby teraz nie pracować w swoim kierunku, chce robić to, co w czym się wykształcił i doskonale go rozumiemy. Możemy mu tylko podziękować za te piękne chwile, które z nami gdzieś tutaj przeżywał. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś po prostu do nas dołączy. Patryk Rzepka z dniem 1 lipca jest zawodnikiem Jaroty, także on też nie jest już naszym zawodnikiem. Jego losy się rozstrzygną, myślę, że w przeciągu 2 tygodni. Wiem, że Jarota wyraziła chęć powrotu Patryka, aczkolwiek decyzja zawsze należy do Patryka i my z naszej strony tutaj nikt go nie namawia w żaden sposób, bo wiemy, że poziom czwartoligowy, na którym obecnie będzie występowała Jarota, a klasa okręgowa jest na pewno dużą przepaścią i gdzieś tam decyzja będzie należała do Patryka. A jakie jest wzmocnienie? Trenuje z nami kilku zawodników. Są to zawodnicy, którzy występowali w tej klasie okręgowej, w której my dotychczas graliśmy. Nie chcę tutaj na razie zdradzać żadnych nazwisk, ponieważ nie są to transfery jeszcze potwierdzone w żaden sposób i przede wszystkim nadal się jeszcze im przyglądamy. Aczkolwiek są to właśnie pozycje newralgiczne, które gdzieś tam się w naszym niedalekiej przeszłości osłabiły. No dużą stratą może też być odejście takich zawodników jak Nowak oraz Gabrysza. Ma trener pomysł na zostawienie tych dwóch zawodników? Pomysły są zawsze, tylko pytanie, czy one po prostu wypalą. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, no i zarówno Mateusz i Kuba byli to bardzo ważni zawodnicy, również względem szatni, tak, bo mieli gdzieś tam swoje zdanie, byli też już doświadczonymi zawodnikami, liczyło się z ich zdaniem, liczyli się też zawodnicy, dlatego no, na pewno żałujemy, że oboje odeszli, Mateusz też gdzieś tam wybrał, chwilowo gdzieś tam odwiesił buty na kołku. Aczkolwiek też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Kuba odszedł już z nami tak naprawdę na początku tamtej rundy, po pierwszej kolejce. Także no, na pewno są to chłopacy, którzy byli bardzo ważni, no ale czasami też w piłce nożnej tak bywa, że nieszczęście innych jest szczęściem innych, także młodzi chłopacy teraz mają okazję w to miejsce skoczyć, też trenuje z nami też młody chłopak, 17-letni skrzydłowy, który też jest tutaj, można powiedzieć, testowany i na pewno będzie, że tak powiem, możliwość tych młodych chłopaków zastąpienia przynajmniej personalnie, ilościowo. Co do jakości, no to myślę, że pokaże czas.
No właśnie tutaj trener wspomina, że dużo młodych zawodników z wami trenuje. No chciałem właśnie zaznaczyć, że niestety czas leci, a filary zespołu starzeją się. Czy planujecie zmiany pokolenia zawodników? Nastąpi ona drastycznie, czy raczej płynnie? Znaczy się, no myślimy przyszłościowo. To też pokazało to, że stworzyliśmy drugą drużynę, w której umieściliśmy w owym czasie, tam było chyba 11 czy 12 chłopców, którzy skończył im się wiek juniora w GKS-ie Jaraczewo, których trenował Artur Maciejowski, i ta drużyna przeszła do drugiej drużyny. Uzupełniliśmy to kilkoma doświadczonymi zawodnikami, którzy nie byli w stanie regularnie trenować w klasie okręgowej i byli w stanie poświęcić się tutaj, żeby, można powiedzieć, pomóc się tym chłopakom młodszym ograć, wybić, przede wszystkim zderzyć z piłką seniorską, bo jest to wbrew pozorom duża różnica między juniorską piłką. I z tej drużyny naprawdę kilku zawodników zrobiło spory progres i dzisiaj już z nami trenują. Także no, gdzieś tam przyszłościowo staramy się cały czas myśleć, aczkolwiek wiadomo, że jesteśmy klasą okręgową i mamy pewne ograniczenia i wiemy, gdzie jest nasz, że tak powiem, sufit i czego możemy się spodziewać, z czym się możemy liczyć i ewentualnie na jakie tutaj pomysły możemy sobie pozwolić. Mamy kilku młodych zawodników utalentowanych, którzy będą wprowadzani w tym sezonie, którzy zasłużyli sobie gdzieś tam, można powiedzieć, wcześniejszą cierpliwością. I tak, mamy zamiar na nich stawiać i zobaczymy, jak to się rozwinie. Na jakich pozycjach trener przewiduje wzmocnienia i jakie cechy i umiejętności musiałby mieć taki zawodnik, którego chętnie by trener widział w swoim składzie? Najchętniej to taki, który będzie trenował i będzie miał zapał, bo to jest podstawa, bo no, z niewolnika się nie zrobi pracownika, także no, jeżeli ktoś chce się rozwijać i ktoś chce trenować, ktoś jest gotowy na poświęcenie, to takiego zawodnika chce. Takiego chce, jeżeli do tego prezentuje odpowiednie umiejętności, no to kwestią czasu jest to, kiedy taki zawodnik po prostu zrobi progres, bo jeżeli komuś bardzo na czymś zależy i chce do czegoś dążyć, podnosić swoje umiejętności, to naprawdę wiele nie trzeba, tylko regularności i słuchania. I zawsze każdą radę, jaką będę polecał młodym zawodnikom, to jest to, żeby po prostu wiedzieli, czy oni chcą tutaj być, czy nie. Co do wzmocnień, na jakie pozycje byśmy potrzebowali, no to myślę, że odejścia zawodników pokazały nam, na jakie pozycje przede wszystkim potrzebujemy ludzi, bo to jest w tym momencie nawet bardziej istotne niż wzmocnienia, bo tak jak mówię, postawimy po prostu na swoich zawodników, którzy do tej pory z nami byli, którzy już rokowali w tamtym sezonie, którzy już też mieli swoje przebłyski, którzy udowadniali, że powoli pukają po prostu do tej pierwszej drużyny i że oni chcą już, że tak powiem, łokciami się trochę bardziej rozepchnąć i pokazać, zaznaczyć swoją obecność. I postawimy między innymi właśnie na Marcina Kordusa, czy gdzieś tam Dawid Pawlak z drugiej drużyny, który jest też bardzo utalentowanym zawodnikiem i miejmy nadzieję, że przede wszystkim będą mieli odpowiedni zapał na to, żeby pracować, a jeżeli będą pracować, to jestem pewien, że zapią ten skład i go po prostu nie puszczą. Co do starzenia się zawodników, bo też jestem tutaj w tym gronie, mówimy o tym, że Karol Tomczak się starzeje od 7 lat i coś Karol się nie może zestarzeć, on z roku na rok uważamy, że jest w coraz lepszej kondycji, także no, poziom klasy okręgowej jest na pewno troszeczkę bardziej, że tak powiem, wyrozumiały względem wieku. Także no, bardziej wszystko będzie zależało, tak jak powiedziałem, nie tyle od warunków fizycznych, tylko po prostu od czasu i chęci, bo to jest najważniejsza kwestia w przypadku, gdy grasz w klubie, który no nie płaci ci żadnych pieniążków, nie masz z tego żadnych gratyfikacji oprócz dobrej zabawy i fanu. Także no, chwała za to, że ci chłopacy, którzy jeszcze tutaj z nami są, którzy chcą pracować, którzy mimo gdzieś tam kilkugodzinnej pracy codziennie przyjeżdżają na trening, poświęcają ten czas i gdzieś tam bardzo ogromnym szacunkiem ich darzę i mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze wiele lat razem wspólnie się cieszyć z sukcesów GKS-u. Wspominał trener, że trenuje z wami kilku nowych zawodników. Ja dostałem taką informację, że to są 5 nowych zawodników. Czy mógłby trener zdradzić, na jakich pozycjach grają ci zawodnicy i jakie wrażenie wywarli? Znaczy się tak, trenuje z nami nawet troszeczkę więcej nowych zawodników, jeżeli tak to mogę ująć, z tego względu, że 5 zawodników przeszło z drugiej drużyny. Oprócz tych 5 zawodników, których przyszło z drugiej drużyny, którzy na 90%
9%, a ten 1% pozostawiam ich decyzji, bo moja decyzja już zapadła, to jest ta szóstka, ta piątka zawodników, których wspólnie z trenerem drugiej drużyny, Szymonem Gęstym, wspólnie zdecydowaliśmy, że są to zawodnicy, którzy najbardziej na to zasługują. Oprócz tych zawodników trenuje z nami właśnie kilku potencjalnych nowych zawodników. Aczkolwiek no nie są to też już jakieś, można powiedzieć, może nie składałbym żadnych deklaracji co do przyjścia tych wszystkich zawodników, bo na razie na dzień dzisiejszy jest to dalekie od ideału, że tak powiem, bo mają też inne propozycje ci zawodnicy z wyższych lig, przynajmniej dwóch, także dwóch stara się gdzieś tam o angaż jeszcze właśnie na wyższym poziomie rozgrywkowym. Doskonale ich rozumiem, bo jeżeli mają taką możliwość, to dlaczego mają nie spróbować? Aczkolwiek dali nam słowo, że jeżeli po prostu gdzieś tam nie będą w stanie, nie załapią się z różnych przyczyn do tej wyższej ligi, no to są, to wyrażają chęć dołączenia do GKS-u. Jest to dwóch skrzydłowych, jest to środkowy pomocnik, jest to prawy obrońca. No i na dzień dzisiejszy są to te cztery pozycje. Oprócz tych oczywiście pięciu zawodników z drugiej drużyny, którzy też do nas dołączyli. No ale można powiedzieć, że po przedsezonem odeszło od nas prawie siedmiu zawodników, także no można powiedzieć, że nie jest to jakaś duża zmiana względem ilościowej kadry, no bo kadra liczyła w tamtym sezonie 26 osób, 24 osoby, w tej chwili będzie liczyła przy optymistycznym założeniu 26, ale doskonale wiemy i sezon pokazuje co roku praktycznie tak samo, że pod koniec rundy zawsze jest problem ze skompletowaniem nawet tych 13-14 zawodników na mecz, bo to i kontuzje, kartki, czy jakieś różne okoliczności prywatne sprawiają, że zawodnicy czasami po prostu nie mogą na mecz jechać. Także no, szeroka kadra na poziomie amatorskim jest bardzo istotna. Wspomniany już w tym wywiadzie Marcin Kortus to chyba właśnie taki mały diamencik, które jak dobrze się oszlifuje, to może sprawić dużo radości na kolejowej oraz zajść daleko. Co różni go od pozostałych zawodników i jaki posiada sufit swoich umiejętności według trenera? No Marcin na pewno jest zawodnikiem, który trenuje z nami najdłużej, jeśli chodzi o tych młodych chłopców. Trenował już z nami, gdy nie mógł jeszcze występować w rozgrywkach seniorskich ze względu na nieskończone 16 lat. 15, przepraszam. Także on już przede wszystkim, myślę, że chyba jego największym sukcesem jest to, że był cierpliwy. Był naprawdę cierpliwy, bo trenował wtedy, kiedy wiedział, że nawet nie będzie mógł w żadnym meczu wystąpić. Jak przychodził do nas, to był po prostu chłopcem. Był chłopcem, który przy każdym kontakcie z zawodnikami niestety odczuwał to boleśnie i na pewno, i myślę, że też jest to podłoże tego, że on po prostu się troszeczkę zahartował i gdzieś tam to spotykanie na co dzień z tymi mężczyznami, można tak powiedzieć, zderzenia na treningu czy jakieś różne inne pojedynki fizyczne sprawiły, że Marcin okrzepł i zawsze się śmialiśmy, że po każdej przerwie, którą mieliśmy, czy to latem, czy zimą, Marcin wracał wyższy i większy, tak? I się śmialiśmy, że no, idzie w dobrym kierunku. Na pewno do tego dokłada swoje umiejętności piłkarskie, ma bardzo fajny charakter, można powiedzieć, który sprawia, że nie ma problemu w poruszaniu się w szatni z dorosłymi ludźmi. Po prostu ją czuje, tak? Czuje szatnię, dobrze z nią żyje, ma bardzo dobre kontakty z zawodnikami, którzy mogliby być jego rodzicami, także no to sprawia i wyróżnia go może właśnie pod tym względem, że jest też wytrwały, tak? Bo jest wielu młodych chłopców, którzy po prostu wchodzą do drużyny i naprawdę mają dość często bardzo dobre umiejętności, ale szatnia piłkarska jest specyficznym miejscem i ktoś, kto w niej nie był, pewnie tego nigdy nie zrozumie, aczkolwiek no, dość często jest takie piłkarskie powiedzenie, że szatnia bardzo często po prostu przeżuwa zawodników i ich wypluwa, jeżeli nie ma odpowiedniego charakteru do tego, żeby się w tej szatni znaleźć. I Marcin właśnie takim zawodnikiem jest, który nie miał problemu, żeby się do tej szatni wbić. No i uważam, że nadszedł jego czas, tak? Nadszedł jego czas, żeby mógł się zaprezentować jako, można powiedzieć, podstawowy zawodnik. Aczkolwiek powiedziałem Marcinowi przed sezonem, że to, czy będzie tym podstawowym zawodnikiem, mimo gdzieś tam moich szczerych chęci i deklaracji, będzie zależało tylko od niego. Bo wiadomo, jest teraz też w takim wieku, gdzie wszedł w dorosłość. Różne pokusy takich młodych chłopaków gdzieś tam, że tak powiem, ciągną. Aczkolwiek no Marcin na razie, nie mogę złego słowa powiedzieć, bo regularnie trenuje, jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem i tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że jest w stanie
naprawdę mocno udowodnić ludziom, którzy gdzieś tam może w niego nie wierzyli albo uważali, że nie jest odpowiednim zawodnikiem i nie ma odpowiednich umiejętności, żeby się przebić. Uważam, że jest w stanie tego dokonać w tym sezonie, aczkolwiek nie chcę też na niego nakładać jakiejś wielkiej presji. To jest bardziej trzeźwa ocena mojej obserwacji kilkuletniej Marcina, aczkolwiek doskonale wiem, że boisko nie zawsze jest takie łaskawe jak słowa, które gdzieś tam wypowiadają ludzie, którzy są mu przychylni, także jeżeli będzie regularny, jeżeli będzie regularnie trenował, jeżeli będzie przede wszystkim też o siebie dbał, to uważam, że naprawdę ma wysoki sufit i jest w stanie naprawdę dojść dość daleko. No właśnie, wspomniał ten, że szatnia to specyficzne miejsce. Kto w szatni jest liderem, a który zawodnik jest duszą towarzystwa? Jak wygląda atmosfera w drużynie? Atmosfera jest bardzo dobra, odkąd ja pamiętam tutaj powstawanie tego klubu, to naprawdę atmosfera była czymś, co zawsze wyróżniało naszą szatnię i gdzieś tam z przyjemnością chciało się do tej szatni wchodzić i w niej posiedzieć. Także jeśli chodzi o atmosferę, dużo osoby, które się na pewno w dużej mierze do tego przyczyniają, to tak na szybko tutaj teraz analizując, jest to na pewno Karol Tomczak, który właśnie jest duszą towarzystwa, Michał Walczak, który też bardzo dużo wniósł pozytywnej energii gdzieś tam w tym krótkim epizodzie swoim, Mateusz Nowak, który też jest bardzo, bardzo pozytywnym człowiekiem, także jest jeszcze kilku innych chłopaków, którzy tak naprawdę spontanicznie czasami tą atmosferę wytwarzają i tak jak mówię, jest bardzo, bardzo fajnie w tej szatni być i w niej przebywać i mam nadzieję, że po prostu będzie mi dane jak najdłużej w tej szatni być. Co do lidera, zawsze liderzy, można powiedzieć, że kreują się na boisku, bo bycie liderem nie polega tylko na tym, że gdzieś tam zdobywasz bramki i gdzieś tam je asystujesz, tylko jeżeli ty swoją grą jesteś w stanie wnieść na wyższy poziom swojego kolegę, który gra obok ciebie, to jest lider. To jest lider, przynajmniej ja tak to oceniam i uważam, że gdzieś tam takich zawodników w tym sezonie było kilku, którzy właśnie może takich cech, których nigdy nie wykazywali, a potrafili w tym sezonie udowodnić, że tacy są, tak chociażby jak Patryk Rzepka, który naprawdę przed sezonem powiedział, że chce być liderem tej drużyny i myślę, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że temu podołał. Są doświadczeni zawodnicy jak Darek Małecki, jak Karol Tomczak wspomniany już wcześniej. Także jest naprawdę kilku zawodników, którzy mają bardzo istotne zdanie w szatni i ludzie się z tym liczą i tak to wygląda. Wiadomo, treningi w klasie okręgowej są bardzo specyficzne pod wieloma względami, ale na jakich elementach najbardziej skupia się trener na treningu? Nie idzie tego tak stwierdzić gdzieś tam w krótkim wypowiedzi. Wiadomo, że zawsze mikrocykl treningowy tygodniowy jest dostosowany też do potrzeb, jakie mamy po analizie ostatniego meczu. Na poziomie amatorskim też nie mamy możliwości przy ilości treningów, które gdzieś tam przeprowadzamy w ciągu tygodnia, bo nie ma co ukrywać, w okresie sezonu są to dwie jednostki treningowe, a gdy się przygotowujemy do ligi, to są trzy. Musimy postawić na trzy podstawowe rzeczy, tak? Atak, obrona i taktyka. I to są takie trzy rzeczy, na których gdzieś tam staramy się po prostu z jakimś dużym naciskiem, przy jakimś dużym urozmaiceniu techniki do tego, żeby też zawodnicy umiejętności indywidualne poprawiali. Staram się gdzieś to wprowadzać. Aczkolwiek mówię, nie jestem w stanie też jednoznacznie ocenić, co danego dnia, albo inaczej, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, co ja danego dnia będę robił, bo z reguły staram się to na bieżąco oceniać, przynajmniej w sezonie, co po prostu jest nam potrzebne po ostatnim meczu i to się staram wprowadzić w trening. Ciężko pogodzić funkcję trenera oraz zawodnika jednocześnie? Kiedyś, może cofnę się o kilka lat też, gdy jeszcze sam byłem zawodnikiem i trenowało mnie dwóch trenerów w mojej przygodzie z piłką nożną, którzy łączyli funkcję trenera i zawodnika. I zawsze mówiłem im, że to jest fajne, że mogą gdzieś tam i być trenerem, i zawodnikiem. Wtedy oni odpowiadali, że bardzo ciężko jest to pogodzić. Ja tak do końca wtedy też nie bagatelizowałem to, trochę śmiałem się, myślałem, że mówią to trochę żartem, pół serio, ale teraz doskonale rozumiem, o czym oni mówili, bo nie jest łatwo. Nie jest łatwo tego pogodzić się. Z tego względu, że dość często, gdy chcesz
zrobić dwie rzeczy na raz dobrze, to coś na pewno nie jesteś w stanie zrobić, bo jeżeli coś przygotujesz trening dla danej grupy zawodników i też również chcesz w tym treningu wziąć udział na 100%, ale w międzyczasie jeszcze musisz podpowiadać, korygować, czy na bieżąco gdzieś poprawiać coś, żeby funkcjonowało jeszcze lepiej w danym ćwiczeniu, to po prostu sam siłą rzeczy nie jesteś w stanie się do tego przygotować, bo zatrzymujesz grę, ty nie bierzesz udziału, ktoś czegoś w pewnym momencie nie zrozumiał, nie dosłyszał, trzeba powtórzyć, zatrzymać ponownie grę i tak ta gra czasami i ten trening czasami sprawia, że no nie jest to łatwe, dlatego też staram się tu przyjeżdżać na tyle wcześniej, ile też pozwala mi czas, żeby tą jednostkę treningową sobie już mieć przygotowaną, porozłożoną na całym boisku, że tylko wchodzę i przechodzimy po prostu z ćwiczenia na ćwiczenie, że nie ma potrzeby biegania od jednego i ustawiania ćwiczenia, zbierania jednego, szukania, ustawiania miejsca na boisku w nowej przestrzeni, żeby coś nowego rozłożyć. Także no, na pewno nie jest to łatwe i teraz doskonale rozumiem doświadczonych kolegów, którzy mi już wtedy mówili, że nie jest to łatwa rzecz. Aczkolwiek jest to do pogodzenia, to jest zawsze kwestia organizacji. Wydaje mi się, że te lata też pokazały, że jestem w stanie to w solidnym poziomie robić. No nie ukrywajmy, wasi kibice to wizytówka klubu. A jakie to uczucie wychodzić na murawę przy takim dopingu, wiedząc, że oddają całe serce i gardła przez 90 minut, aby was wspierać? No wspaniałe, to jest wspaniałe uczucie i jeżeli ktoś nigdy nie postawi się w skórze zawodników, którzy w momencie kryzysowym na boisku, nie wiem, przykładowo w 65 czy 70 minucie dany zawodnik po prostu już nie ma siły, bo to jest normalna rzecz, jesteśmy amatorami, każdy z nas ma inne obowiązki, nie skupia się tylko na pracy i po prostu w pewnym momencie następuje kryzys, ale słyszysz, że z tyłu za plecami krzyczy ci grupa kibiców, która jest z tobą zawsze na dobre i na złe, bez względu na to, czy wygrywasz, czy nie, oni zawsze z tobą są i cię wspierają, no to chcąc, nie chcąc, dostajesz po prostu dodatkowej energii do tego, żeby jeszcze wykrzesać z siebie resztki sił i tak jak powiedziałem, no nie da się tego opisać, gdy po prostu nie jesteś na boisku i nie jesteś w skórze zawodnika, który tą wiadomość, który te krzyki z trybun otrzymuje, także no jest to coś, co na pewno nas wyróżnia tutaj w rejonie i jesteśmy z tego bardzo dumni i czasami się śmiejemy, że to na wyższym poziomie są nasi kibice niż my, także. Jesteście małym gminnym klubem, który w krótkim czasie zdołał wybudować coś wielkiego. Jaki plan ma klub na rozwój w przyszłości, w krótkiej przyszłości, a jak w dłuższym wymiarze czasu? Znaczy się, no na pewno naszym głównym celem jest to, żebyśmy przede wszystkim mogli dać możliwość gry, treningu, zaczynając właśnie od naszych grup młodzieżowych, abyśmy w przyszłości, może nam się to uda, oczywiście jest to w tej chwili bardzo dalekie od założeń, żebyśmy mieli ciągłość, tak, żeby ci chłopcy, którzy zaczynają od najmłodszych lat, mogli przechodzić przez każdy etap szkolenia w naszym klubie i mogli w przyszłości zasilić pierwszą drużynę. Byłoby to coś, co byłoby naszym no chyba największym, może nie osiągnięciem, aczkolwiek celem, który moglibyśmy sobie założyć i który bylibyśmy w stanie go zrealizować. Jeszcze, nie wiem czy redaktor pamięta, jakieś 3 lata temu mówiłem, że naszym największym celem i marzeniem byłoby zagranie w finale Pucharu Polski, ale to już mamy za sobą, także świadczy to też o tym, że idziemy w dobrym kierunku z roku na rok, staramy się zawsze dokładać coś na plus do naszego klubu, aczkolwiek wiemy, że mamy gdzieś tam swoje ograniczenia, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć. I staramy się po prostu z roku na rok dokładać coś nowego do funkcjonowania klubu. Jest dużo życzliwych ludzi, którzy chcą nam pomagać i gdzieś tam przy wsparciu właśnie jakichś lokalnych przedsiębiorców możemy pewne rzeczy realizować. I z roku na rok oczywiście chcemy być coraz lepsi. Pewnie, że chcielibyśmy być na poziomie, załóżmy, piątej ligi, bo uważam, że jesteśmy w stanie to przede wszystkim organizacyjnie i jako miasto, jako klub jesteśmy w stanie temu podołać i to byłby nasz, wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, nasz sufit, bo niczego więcej nie jesteśmy w stanie bez płacenia jakichkolwiek pieniędzy osiągnąć. Uważam, że poziom piątej ligi jest chyba takim, można powiedzieć, ostatnim szczeblem już ewentualnie gry na tym poziomie bez płacenia i czego dowodem jest chociażby drużyna z Cielczy, która w tym roku awansowała bez płacenia zawodnikom i mogą jak najbardziej się tam w tej lidze bez problemu utrzymać i
i spokojnie się tam w niej zadomowić. Także uważam, że stać nas na to, żebyśmy spokojnie mogli sobie też tą pozycję być może w przyszłości, czego sobie życzę i naszemu miastu ugruntować. Ale czas pokaże. No, odpowiedział trener na moje ostatnie pytanie, które miałem panu zadać w tym pytaniu. Więc no, dziękuję za wywiad. Dziękuję.